Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak działa targetowanie i jak możecie go wykorzystać, żeby zwiększyć Wasze win ratio, czyli żeby wygrywać więcej gier. Na początek chciałem Wam po prostu wytłumaczyć, co to jest targetowanie. Każda postać w Teamfight Tactics ma umiejętność i tą umiejętność musi na kogoś użyć. Niektóre postacie używają tej umiejętności na najbliższy cel, niektóre na najdalszy cel, niektóre na postacie, które mają mało HP i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kluczowe postacie, jak one używają swoje umiejętności, jak one targetują, kogo targetują, jak możecie się na nie ustawić, jak nimi grać, jak grać przeciwko nich. Tak więc zaczynajmy. Najprostsza postać Aurelion Sol. Bardzo mocny sorcerer, szczególnie jeżeli gracie przeciwko komuś, kto nie ma smoków, czyli na przykład na kompozycję Rangersów. W przeciwnym rogu będzie Ash, będzie Kindred. Jeżeli Kindred jest na pierwszym poziomie, a wasz Aurelion Sol na drugim poziomie, to zazwyczaj zdmuchnie ich na raz. Będzie tam jeszcze Varus i Vayne i jakikolwiek frontline by to nie był, czy to będą Guardiany, czy to będzie czterech Knightów. Aurelion Sol, jeżeli stawicie go w najbliższym rogu, to bardzo możliwe, że nie trafi on aż. Dlaczego nie trafi on aż? Bo tutaj pewnie będzie jeszcze jakiś Brand pod elementalistów, może to być Kayle pod Knighta. I dlaczego on nie trafi w aż, czyli w głównego carry Rangersów? Dlaczego on nie trafi? Bo zawsze Aurelion targetuje najdalszą postać. I w tym przypadku najdalszą postacią nie będzie Ash, która stoi w rogu, tylko to będzie Kayle, bo jest najdalszą, największą ilość kratek od Aurelion Sola. Jego ultimate poleci przez Varusa, Vayne, Kindred i w Kayle, ale głównego carry nie zahaczy. Dlatego chcecie stawiać go w przeciwnym rogu lub po lewej stronie waszej kompozycji. Tak, żeby on targetował najdalszą postać, czyli głównego carry, czyli Ash. Tak samo działa Brand. Tak samo działa Brand, on targetuje najdalszą postać, czyli chcecie, żeby targetował Ash i to ulti odbijało się między tymi czterema głównymi Rangersami i zabiło ich wszystkich. Teraz jak tą wiedzę możecie wykorzystać przeciwko takiemu graczowi, który nie wie, jak pozycjonować Aurelion Sola? Przypuśćmy, że ma on go tutaj po prawej stronie, czyli blisko, w tym przypadku i tak by stargetował Ash. Jak możecie to wykorzystać? Bardzo prosto. Dajecie Varusa, który ma większy zasięg niż Vayne i dajecie go w ten róg. Co to zmieni? Wasza kompozycja tutaj się będzie biła, jest tam Leona, jest tam Kennen w przeciwnym teamie, oni się tu będą bili. Aurelion ładuje manę i zamiast zdmuchnąć wszystkich waszych głównych carry, czyli trzech Rangersów, może jakąś Sejuani na froncie, to dmuchnie on swojego ulta w Varusa. Zahaczy tylko Brauma, walnie w Varusa, prawdopodobnie nie zabije go na jednego strzała i aż będzie mogła dalej zadawać damage. Jeżeli ten gościu nie wie, jak targetuje Aurelion Sol, to możecie tą wiedzę wykorzystać, ustawić Varusa w rogu, ma on duży zasięg, nie ruszy on się z tej pozycji i dlatego może tam stać i przetrwa to ultimate Aurelion Sola, a wasza Ash zamiecie cały jego team. Tak samo z Brandem, jeżeli ktoś tu ma Branda, to będzie on targetował najdalszą postać, czyli w tym przypadku nie Ash, tylko tak samo Varusa. Tu jest jeszcze lepsze ustawienie Varusa w tym rogu. Dlaczego? Bo jeżeli Brand zultuje Varusa, to ulti nie odbije się ani razu. Będzie za daleki dystans do reszty teamu i odbije się ono tylko raz od Varusa i jego główny carry nic nie zrobi. Dlatego pamiętajcie o pozycjonowaniu jednej postaci w rogu, jeżeli chcecie zbaitować przeciwnika. Tak samo działa to z asasynami. Jeżeli macie kompozycję Rangersów, to stawiajcie jedną postać w rogu. Tym razem nie Varusa, bo on troszkę za dużo robi na asasynów. Powinniście stawiać jakąś słabszą postać, czyli Vayne i wtedy Zed skoczy na tą Vayne, a nie będzie targetował waszego głównego carry. Jeżeli chodzi o targetowanie, to itemami też możecie targetować. Poszczególnymi itemami, takimi jak Zephyr, możecie targetować. Co to znaczy? Niektórzy myślą, że Zephyr jest losowy. Bardzo błędny pomysł. Zephyr nie jest losowy, można go ustawić. Jeżeli ustawicie go w lewym dolnym rogu, to podniesie on postać w prawym górnym rogu, czyli w tym przypadku Ash. Jest to zawsze lustrzane odbicie. Tutaj ten Zephyr podniósłby Varusa, tutaj Kayle, mam nadzieję, że rozumiecie, tutaj podniósłby Vayne. Tutaj by podniósł Vayne. Mam nadzieję, że to rozumiecie, mam nadzieję, że wam to pomoże. Zawsze jest to lustrzane odbicie. Jeżeli macie szansę wziąć Zephyr w karuzeli przed smokiem, czyli tam, gdzie są skompletowane itemy, to jak najbardziej bierzcie Zephyr, bo jest to mocny item w late game, którym możecie wygrać grę poprzez pozycjonowanie. Jest to podniesienie jednego carry na 6 sekund. Czyli
Ash może być nieaktywna przez 6 sekund, co znaczy, że nie będzie ona stakowała swojego Ginso, nie będzie ona atakowała ze Static Shiva. Bardzo dużo damage'u i HP wam to zaoszczędzi, że podniesiecie tam Ash na 6 sekund. Tak więc targetowanie Zephyrem też jest możliwe. Kolejnym dobrym przykładem targetowania byłby Pyke. Jeżeli gracie Rangersów i czasami trafiacie na asasynów, myślicie, że to jest rozwiązanie, żeby stawić waszą kompozycję na środku i myślicie, że jesteście bezpieczni, bo wasz główny carry jest na froncie, a asasyni skaczą do tyłu i on będzie mógł bić w tył. Błąd, jeżeli mają Pyke'a. Dlaczego to jest błąd? Pyke skoczy tutaj i przeleci przez wszystkich i wszystkich zestunuje, w tym waszego głównego carry, który myśleliście, że jest bezpieczny na froncie. Czyli jeżeli gracie na Pyke'a, powinniście ustawić swoją kompozycję w rogu i wtedy wasza Ashe będzie bezpieczna, bo Pyke tutaj po prostu nie ma gdzie fizycznie wskoczyć, nie ma kratek za Ashe, ona jest w rogu, ona jest bezpieczna, może tam stać. Jeżeli on wskoczy tutaj, bo Vayne się ruszy, no to zestunuje on tylko 2-3 postacie, bo poleci w tą stronę. Może poleci w tą stronę, zestunuje 3-4 postacie, ale nigdy nie trafi waszego głównego carry. Tak więc pamiętajcie, jeżeli gracie na Pyke'a, zawsze stawiajcie w rogu waszego głównego carry, żeby Pyke po prostu nie miał gdzie skoczyć i nie będzie w stanie zestunować waszego carry. Kolejny fajny pomysł z targetowaniem jest, gdy macie Lissandrę jako waszego głównego carry, czyli macie na niej Morello i macie na niej Guardian's Angela. To są dwie potrzebne itemki na jakąkolwiek postać, która ma obszarowego ultimate'a, żeby zrobić z niej głównego carry. Weszła wam wcześniej na drugi poziom, daliście jej te itemki. Co możecie z nią zrobić? Na początku zawsze powinniście stawiać ją na front. Dlaczego na front? Bo jeżeli spadnie jej HP poniżej 50, to użyje ona swojego ultimate'a i na froncie trafi o wiele więcej osób, bo użyje tego ultimate'a na siebie, a nie na postać przeciwną. Dlatego stawiajcie ją na front, jeżeli ma Guardian's Angela oraz Morello. Jeżeli tego nie ma, możecie ją stawić kratkę do tyłu. Ale teraz taka ciekawostka. Jeżeli ktoś gra Blitzcranka, to chcecie się ustawić tak, żeby przeciwnik Blitzcrankiem wciągnął waszą Lissandrę. Bo wtedy te postacie ją stargetują. Ona będzie gdzieś tam w środku. Morello jej oddaj. Ona gdzieś tam będzie w środku koło Blitzcranka, te postacie zaczną ją bić, naładują jej umiejętność i ona zamiast używać tej umiejętności na kogoś, użyje na siebie i wtedy trafi 4, 5, może nawet 6 postaci tym ultimate'em. Tak więc pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś gra Blitzcranka i myśli, że wciągnie waszego głównego carry w postaci Lissandry, to jest to błąd, on tak naprawdę wciągnie swoją śmierć. Bo Lissandra odpali fajnego ultimate'a, trafiając wiele postaci. To jest kolejna taka sztuczka z pozycjonowaniem, której możecie użyć i z targetowanym ultimate'a. Pamiętajcie, jeżeli Guardian's Angela macie, dawajcie ją na front, bo dłużej ona przetrwa, używając swoich ultimate'ów i trafiając w jak największą ilość przeciwników. Vi już nie jest teraz tak często grana, ale nadal możecie ją wcześniej podnieść na drugim poziomie, przez to, że nikt jej nie gra, to łatwo jest ją zebrać, a na drugim poziomie to nadal nie jest słaby champion. Jest to postać, która ma mocną umiejętność, bije ona obszarowo, tak więc też możecie jej dać Morello, działa to jak najbardziej, gdy przelatuje ona przez cały team. Jej targetowanie jest tak samo skonstruowane jak Aurelion Sola, czyli targetuje ona najdalszą postać oraz zadaje damage każdemu, kto stanie na jej drodze. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli gracie Vi i ktoś gra, przypuśćmy, kompozycję tam czterech knightów i daje sobie Dravena w rogu, to Vi stawiajcie po przeciwnej stronie, bo kiedy ona naładuje swoją umiejętność, to stargetuje tego Dravena. Wtedy ma szansę, że go zabije, jeżeli jest on na niskim poziomie lub ktoś go tam dobije. Jeżeli stawicie ją jak najbliżej tego Dravena z myślą, że ona go stargetuje, no to ona poleci kompletnie w drugi róg i nic mu nie zrobi. Więc pamiętajcie o tym, że Vi też targetuje najdalszą postać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam pomogłem tym krótkim poradnikiem o targetowaniu głównych postaci, tych ważnych postaci, które w kompozycji zadają najwięcej damage'u. Mam nadzieję, że przyda wam się ta wiedza. Teraz będziecie mogli lepiej pozycjonować się w końcowych fazach gry, żeby te ultimate was aż tak często nie trafiały lub żeby zagrać lepiej niż wasz przeciwnik. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.